Cześć, witajcie, tutaj Pirat już i zaczynamy kolejny odcinek Strefy Piradiacji. Poprzednim razem w dosyć paskudny sposób emisja przerwała nam rozgrywkę. Mam nadzieję, że już teraz to nie nastąpi. I teraz pójdziemy w stronę helikoptera jednak. Zdecydowałem się go zbadać i zobaczyć, co tam jest. Jest tutaj jakiś schowek. Jego opis brzmi dosyć obiecująco. Być może coś ciekawego tam znajdziemy. O ile oczywiście po drodze nie zginiemy. Już chyba zmierzcha. Albo mi się wydaje. Tak, jest godzina 17. Robi się coraz ciemniej. Widoczność spada. Więc zapowiada się noc z dreszczykiem. Zaraz, gdzie był ten helikopter? Dobrze, w dobrą stronę idziemy. I znowu atakują nas białe myszki. Ale to zaraz powinno przejść. A to nie biała myszka. Dobra, wskoczymy może na jakiś kamień. A to wyjątkowo są żywe stworzenia. I znowu coś słyszę. Dobra. Przejdźmy się do tego helikoptera. A coś cały czas nas... Właśnie. Się przestraszyłem. No dobra, postaram się szybko to obadać. Zbadamy ten schowek, zobaczymy, co w nim jest. Karabin szturmowy, który zresztą mieliśmy. Nie jest zły, tylko że... Nie, zatrzymam jednak naszego Dragunowa. I tyle. Chyba jeszcze czegoś się pozbędę, na przykład tego granatu. Mam w razie czego granaty ręczne, także... Jest to zbędny balast. Jeszcze jakiejś amunicji moglibyśmy się pozbyć, chociaż nie, nie, nie. Amunicję zostawimy. Mamy dużo apteczek, ale apteczki się przydadzą na pewno. Dobra, chyba już możemy iść w stronę zwęglacza mózgów. Chyba, że coś jeszcze tutaj będzie przy samym... To jest chyba jakiś płot. Zaraz zbadamy. O ile się nie nadziejemy na te anomalie. Chociaż nie, pamiętam, że tam było promieniowanie zbyt wysokie, więc chyba nic z tego nie będzie. Ale nic, co najwyżej przejdziemy dookoła. Nic się nie powinno stać. Znów biegną. A nie, tym razem to była pijawka. Bardzo nieprzyjemnie tutaj się zrobiło. Trzeba się jakoś wziąć w garść i znowu coś biegnie. Znowu coś mi sapie nad uchem. Dobra, najpierw trzeba przeładować. Snorki. I to dwa przynajmniej. Może być ich więcej. I to tyle. Dobra. Poszło łatwo. Spodziewałem się jednak trochę dłuższej walki. Ale to dobrze, dobrze. I jeszcze pięciu prawdopodobnie żołnierzy. Zaraz obadamy teren. Zobaczymy, gdzie oni są. Stąd ich nie zobaczę. Oni są pewnie gdzieś przy drodze, podejrzewam. Gdzieś tutaj. My wyjdziemy do nich... Być może zaskoczymy ich od tyłu. Albo i nie. Albo i nie. Okej, chyba jednak trzeba iść normalnie. Tak jak idzie droga.
Nie możemy biec. Czemu? 54 kg niesiemy. Czego moglibyśmy się pozbyć? Szkoda mi pozbywać się kryształu. O! Coś tam łazi. Zombiak. O ty! Nie. Zaraz. No, ładnie zatańczył. To mnie zaskoczyło. Może my też możemy gdzieś tam wejść, wyżej. Ojemy. Dobra. To my stąd zmykamy. I to szybko. O cholera. No dobra. Szybko zmieniamy broń. Żołnierz, zombifikowany żołnierz. Dobra, nieważne. Gonią nas. No jeżeli to można nazwać gonitwą. Dobra, przykro mi kolego. O cholera. Skąd się ich tu tyle wzięło? Nie są specjalnie mocni, ale mogą być upierdliwi w kupie. Dobra. W tą stronę. Jeszcze kolejny. Dobra, weźmiemy granat. Okej, to na razie wszyscy. I tak, to jest ta droga, tylko że tu jest drut kolczasty, który musimy ominąć. Czyli chyba tak czy siak musimy wyjść od tej strony. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Pusto. Ale ja w to nie wierzę. I użyjemy jednak lepszego sprzętu. Dobra, przynajmniej te mroczki przed oczami nam zniknęły, bo były bardzo drażniące i utrudniały widoczność. I cholera. No dobra, jednak pusto. Jednak niczego tu nie ma. O, a jednak ktoś jest. Dzień dobry. Do widzenia. Niepotrzebnie zużyłem pocisk na niego. Cholera. O nie. Nie dość, że sprzęt tutaj świeci, to jeszcze monolit nas zaatakował. On gdzieś tutaj był. Albo i nie. Dobra, oni są z tamtej strony i tutaj jeszcze był ten jeden gość. Gdzie on jest? A tu jesteś. No dobra. Dobra, przeładujmy. Użyjmy apteczki i jeszcze przy okazji zmienimy może na amunicję przeciwpancerną. Tamten... A nie, to nie jest monolit. To jest chyba najemnik. Nie, monolit. Dobra. Tamten gość miał chyba jakąś inną broń. Tak mi się wydaje. Zupełnie jakby miał broń z bagnetem. Nie. To nie jest broń z bagnetem, ale coś... Coś równie ciekawego.
Unowocześniona wersja karabinu snajperskiego. Trochę gorsza od naszego SWD, ale też całkiem niezła. Ta sama amunicja. Dobra, rozładujemy to. On ma chyba tłumik? Nie, nie ma tłumika. Szkoda. Ile to w ogóle waży? ...4,40 jest jednak dużo lżejszy, więc weźmiemy sobie ten karabin. Dobra, sprawdźmy. Dobra, to sama luneta, więc widoczność jest taka sama. Świetnie, również różne typy amunicji mamy. Dobra, to możemy wyruszać. Ale nie, tutaj jeszcze powrócimy do starego karabinu i rozeznamy się w sytuacji. Tutaj wszystko promieniuje. Dobra, tam widzę... Nic nie widzę. Ale to dobrze. Dobra, dwóch delikwentów. Gdzieś się czai. Dobra, oby nas tylko nie popieściło. Zgaduję, że są gdzieś za tym pojazdem opancerzonym. O, no właśnie. Został? Nie. Żyje jeszcze. Przede wszystkim trzeba... Pięknie. Chciałem sięgnąć najpierw tego na czepie. Nie, to nie na czepo. Dobra. Dobra, tamten... Okej. Spróbujemy go z tej strony. Albo on nas spróbuje. Przydałoby tu się zrobić quick save. Dobra, gdzieś tu jeszcze jest. Halo, halo, gdzie jesteś? Tu byłeś. A, nie wziąłem to, co chciałem. Albo wziąłem to, czego nie chciałem. O. Przede wszystkim trzeba się... Nie, nie trzeba. Chociaż mamy dużo tego, dobra. Możemy sobie użyć. Ja tu wykonam szybki zapis. Dobra, możemy ruszać dalej. Ilu ich tu jeszcze mamy? Dobra, ten ma mielonkę. Dobra, mielonkę sobie możemy wziąć. Nie, 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 zostaw, zostaw, nie ruszaj. I tutaj właśnie przyda się nasz karabin snajperski. Au. Dobra. Ktoś wlazł? W anomalię? Prawdopodobnie tak, ale pewnie był to jakiś zombiak. Ach, cholera. Dobra. 60 kilo mamy przy sobie. Dobra, trzeba trochę... Trzeba zwolnić trochę ekwipunku. Trzeba się odciążyć. Dobra, tam jeszcze na wieży stoi. Też trzeba się go pozbyć. Co mi zajmuje tyle wagi, to ja nie wiem. Ach, cholera. To już było nadużycie amunicji. Dobra, z tej odległości go chyba nie sprzątniemy. Dobra, spróbujmy stąd go wyhaczyć. Damy radę? Damy radę. Dobra, powróćmy. A, no tak, faktycznie. Dźwigamy niepotrzebną broń. Dobra. Zobaczmy, co chłopaki mieli przy sobie. Nic ciekawego.
pogoda chyba się poprawia. Okej, okay, to już jest koniec planszy, więc pewnie... Czekajcie, czekajcie. Tam chyba kogoś widzę? Nie, to już trup jest. No właśnie, czemu ja wcześniej z lornetki nie skorzystałem? Tego nie wiem. I dobra, już nikogo więcej tu nie widzimy. A jednak, jeszcze są. Pytanie, z której strony? Tam nikogo nie ma. Nie. Użyj na apteczki. Dobra, jak oni nas tak próbują, to my też niech spróbujemy. Chyba za daleko rzuciłem. Ale chyba trafiłem. Tam ktoś był. Dobra, spróbujemy go. I tam też pewnie ktoś jeszcze był. Właśnie, był. Dobra, wyjdziesz, pokażesz się. RPG. Czy to będzie przydatne? Prawdę mówiąc nie wiem, ale trochę to za ciężkie, żebyśmy to dźwigali teraz. Logika gry podpowiada, że jeżeli coś tutaj znaleźliśmy, to znaczy, że może się przydać. Ale dobra, postaram się poradzić sobie bez tego. Chyba, że będziemy mieli do czynienia z jakimś pojazdem opancerzonym. No to wtedy będziemy mieli przechlapane najwyżej. I w ogóle musimy stąd uciekać, bo zaraz będziemy świecić jak lampka mocna. Okej, a co my tam mamy? Mamy iść w tamtą stronę i bardzo dobrze, o to chodzi. Tam już się skrywa jakiś łobuz, tak jest. A tam? Dobra, wszystko na spokojnie ogarniemy. Wejdziemy tylko na tą wieżę. O, i bardzo dobrze, dostaliśmy amunicję. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nas nikt nie wyhaczy. I zobaczmy, gdzie mamy się kierować. W tą stronę, dobra, czyli na zachód. Na północy jest już Prypeć. No proszę. Ale tak czy siak, najpierw trzeba wyłączyć mózgozwęglacz. Czyli na Prypeć przyjdzie jeszcze czas. Czyżby znowu działanie mózgu zwęglacza dało się we znaki? Gdzie on był? Gdzie on się ukrywał? Tam gdzieś. I tam widzę kolejny stoi i już do nas chyba celuje. Dobra, tutaj znowu wykonam szybki zapis. Żeby w razie czego zacząć od tego momentu. Dobra, ruszamy dalej. Gdzie on był? Gdzie on był? Na pewno gdzieś za tymi rurami. Tam jest. Dobra. Niech on sobie tam będzie. Wszystko tutaj... O cholera, nadziałem się. Cholera, trzeba uciekać. Uciekać. Dobra, przynajmniej za rurami można się swobodnie schować. A tam jesteś. Jeszcze nie padłeś? Teraz padłeś. Kolejny snajper. Dobra, spróbujemy obejść ich z tamtej strony. Dobra. A, szybko, póki on zmienia amunicję. Ach, cholera. Tak, wiem, że to było marnotrawstwo, ale niestety... Dobra.
Jeszcze jest. Był. Nie wiem, chyba mi się wydaje, ale... Ale myślę, że moja celność uległa jakiejś poprawie. Przynajmniej w niektórych momentach, kiedy mogę spokojnie wycelować. Tu mamy kolejny helikopter. On chyba jest nie do osiągnięcia, nie. Oj, 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 oj. Kurczę. To nie było wejście do Prypeci. Tam jest jeszcze jakiś zaułek i moglibyśmy zobaczyć, co tam jest. Ja tam bym bardzo chętnie wrócił, ale to chyba będzie jeszcze okazja. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale dobra, wiecie co, ja tu się schowam i zobaczymy się w następnym odcinku, bo widzę, że kończy się czas. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!